Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu pucharowym Polina Szanka Ojnice Puszcza Niepołomice. Tradycyjnie pierwszy głos zabierze trener gości, pan Mariusz Pawlak. Na początku gratulacje dla trenera za awans do następnej rundy. Po to są takie mecze, żeby też ocenić przydatność niektórych zawodników, bo nie ukrywam, że dzisiaj grały dwie drużyny pierwszoligowe. Była jakaś ta ranga też, że trener do tego podszedł bardzo profesjonalnie, tak jak w sensie, że chciał wyjść, przejść do następnej rundy. My również staraliśmy się, natomiast samo staranie to jest za mało, za dużo błędów indywidualnych. Nie chcę oceniać kogo w pierwszej połowie, to ustawiło, tak można powiedzieć, gdzieś tam to spotkanie, bo w drugiej szybko czerwona kartka z głupoty. No i ciężko 10 się gra przeciwko drużynie, która gdzieś próbowała utrzymać się przy piłce, która gdzieś tam umie to zrobić. Szkoda mówię, bo nie po to tyle jechaliśmy kilometrów, żeby za łatwo to oddać. Mówię, może nie to, że za prosto, tylko za łatwo. Niestety, ale mówię, nogi i głowa muszą w porozumieniu razem być na boisku. Niektórym moim zawodnikom niestety tego zabrakło, ale mówię, pomogli mi też w jakiejś tam weryfikacji i będzie łatwiej mi w przyszłym tygodniu podjąć jakieś tam decyzje przed pierwszym meczem ligowym. Szkoda życzę trenerowi, żeby jak najdalej zaszedł z drużyną, bo jest to, na pewno jest to, są to rozgrywki prestiżowe i każdy gdzieś tam by chciał dojść przynajmniej tam do tego pułapu, gdzie są kluby z ekstraklasy. Także dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dariusz Wójtowicz. No mieliśmy dzisiaj przedsmak jakby zmagań pierwszoligowych i uważam, że ten mecz można zaliczyć właśnie do gatunku tych, w których była dobra piłka z obu stron. My jesteśmy też jeszcze na etapie budowania zespołu i jakby dawania możliwości zawodnikom budowania i formy i rywalizacji o to, żeby wykrystalizować tą najlepszą jedenastkę. Jesteśmy, że tak powiem, cały czas z dnia na dzień jeszcze przy załatwianiu formalności i tych, żeby jeszcze nowi zawodnicy, nie wszystkich żeśmy tu mogli pokazać z różnych przyczyn, ale cieszymy się oczywiście z awansu. Bardzo nam zależało na tym, żeby grać dalej w Pucharze Polski, bo mamy, uważam, zbudowany na tą chwilę, że wszystkie transfery dojdą do skutku, zbudowany silną ekipę 22-23 zawodników na w miarę przyzwoitym, równym poziomie. Dlatego chcemy, żeby jakby dwutorowo iść, nic nie odpuszczamy. Będziemy bili się do takiego momentu właśnie, aż damy radę do końca. Nie wiem, mamy następny mecz z Okocimiem i to jest jakby przymierzamy się do tego spotkania bardzo też poważnie. Zostało półtora tygodnia do rozpoczęcia zmagań pierwszoligowych i dlatego taki mecz też, tak jak mówił tutaj kolega, że jest takim bardzo fajnym wyznacznikiem poziomu, tak? I tak to też żeśmy traktowali. Także gramy dalej, cieszymy się i dzisiaj naprawdę zawodnicy pokazali nie tylko charakter, zaangażowanie, ale już przyzwoitą motorykę i jakby automatyzm w grze coraz bardziej funkcjonujący. I to jest pocieszające. Dobry mecz w naszym wykonaniu, uważam, z silnym przeciwnikiem, naprawdę silnym przeciwnikiem. Uważam, że wcale Chojniczanka i my jako Beniaminek, oczywiście liga to zweryfikuje, ale na pewno nie będziemy chłopcami do bicia, że tak powiem. Tak? Będziemy walczyć, będziemy się bić i Chojniczanka i my już się spotykamy za dwa tygodnie, tak dwa, co może trochę więcej, dwa i pół tygodnia, także mówię, dzisiaj był przedsmak, zobaczymy co będzie dalej, tak, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Do trenera Kwitowicza, dzisiaj troszkę pan zaryzykował, postawił pan na sobie Szczyka w bramce, no i chyba chłopak faktycznie podniósł ten ciężar dzisiejszego spotkania, tej próby. Ja bym tak to nie określił tego, że to jest ryzyko. Po prostu mecz oficjalny jest meczem, w którym zawodnik
no, dostając szansę, musi się wykazać. Ja znam umiejętności Andrzeja, my żeśmy go przygotowywali do tego jakby debiutu, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę i w dalszym ciągu sprawa chyba jest gdzieś tam otwarta, ewentualnie odejścia Kestrana przecież. I Sobieszczyk był jakby takim przygotowanym zawodnikiem na tą pozycję. Także, ale oczywiście debiut fajny, udany, bez straty bramki, dosyć pewny w tej bramce, dobra gra nogami. To się cieszy, że kolejny bramkarz, który gdzieś tam prezentuje fajny poziom. Może jeszcze jedno pytanie, tylko ciągnąc wątek, ale trochę zmieniając właściwie. Kiedy może się spodziewać jakieś decyzje odnośnie właśnie tych zawodników testowanych? Każda godzina może przynieść, jest tak rozwojowa i dynamiczna sytuacja, że każda godzina, my mamy już, powiedziałbym, zbudowany ten zespół, tylko to są te formalności, tak? Myślę, że tutaj się już nic nieprzewidzianego nie stanie, że tych zawodników u nas nie będzie, oni będą, no, kwestia jest godzin, może dni. Myślę, że już w następnym meczu oficjalnym, czyli meczu z Okocimiem, będziemy chcieli znowuż dać tym zawodnikom, którzy do nas doskoczyli, trenują z nami od 1 lipca, żeby pokazali swoją umiejętność. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie odnośnie Łukasza Popieli, którego dzisiaj zabrakło. To była decyzja związana z słabszą formą, czy może będzie mała? To znaczy nie, Łukasz jest na razie w szerokiej kadrze. Dzisiaj przypomnę, że graliśmy mecz do południa z Beniaminkiem III, czyli silnym zespołem Poronin. Wygraliśmy zdecydowanie 5-1. Łukasz tam grał, strzelił bramkę. Jest w szerokiej kadrze, ale oczywiście ta kadra może ulec zmianie, bo mamy dużą, tą szeroką bardzo kadrę i na tą chwilę. I ci zawodnicy, którzy w tym okresie jakby nie poczują smaku jakby i tego, że mają szansę na swojej pozycji wygrać rywalizację o te dwa miejsca, tak? Bo na każdej pozycji są dwa miejsca i my tak to traktujemy. No to będziemy musieli gdzieś tam szukać rozwiązań jakichś, tak? Żeby nie obciążać budżetu, a jednocześnie dać temu zawodnikowi granie, bo to szkoda takiego zawodnika jak Łukasz na przykład by było trzymać. Zobaczymy, no jeszcze jest chwilę czasu. Też mówię, sytuacje są rozwojowe, dynamiczne, nie tylko jeśli chodzi o niego, jeszcze o kilku przynajmniej innych zawodników. W meczu w Samoku na środku obrony wystąpił Jarek Lizak ze Struzikiem. W dzisiejszym meczu zagrał Arek Rybiński z Marcinem Biernatem. Czy w kolejnym meczu, czy ta dwójka już obrońców powoli zaczyna się krystalizować, czy to jest jeszcze... Nie, wrócę do poprzedniej mojej myśli, tak? Że po to te mecze gramy teraz i sparingowe, i oficjalne te mecze, żeby dawać szansę, bo przymierzamy jeszcze jednego zawodnika na tą pozycję. Mamy rywalizację, tamci zawodnicy o dziwo nie sztoperzy, ale zagrali w Samoku bardzo przyzwoite spotkanie i to jest tylko plus dla nas i alternatywa na to, że mamy szeroką wyrównaną kadrę. Może nie będzie tu gwiazd w tym zespole, bo nas nie stać na gwiazdy, tak? Natomiast będziemy mieli fajnych, ambitnych chłopaków rywalizujących, mam nadzieję, ze sobą i powinno w tym momencie to zadziałać pozytywnie na zespół. Powinno. I ostatnie pytanie. Sebastian Janik został dzisiaj etatowym wykonawcą stałych fragmentów gry? Myślę tak, że Sebastian jest takim typem zawodnika, że jak mu siedzi mecz, to potrafi sam go wygrać. Dzisiaj zagrał znakomite spotkanie, ale ma też jeden problem, że musi tą swoją formę ustabilizować. I zeszła runda też była przykładem tego, że zaczął znakomicie, fantastycznie, ale gdzieś później trochę kontuzji, trochę gdzieś innych tego i ta forma spadła. Jak utrzyma tą formę, to zamknę temat tego miejsca, bo w takiej dyspozycji to ja zawsze powtarzałem, że Sebastian ma papiery, nie na grę na drugą, nie na pierwszą, ale być może nawet na ekstraklasę, ale on jest jeszcze młodym zawodnikiem, bo ma 23 lata, także to on jeszcze może. Daj Boże, żeby właśnie ten sezon był takim, który on zagra 8-10 spotkań na takim poziomie. Ja bym się sobie tego życzył, to go sprzedamy do Ruchu Chorzów za dobre pieniądze, chociaż nie mają pieniędzy.